Witam Was bardzo serdecznie w najnowszej prezentacji kolejnego projektu warsztatowego. Tym razem jest to album pudełkowy, forma znana, ale lubiana. Album pudełkowy Alicja, stworzony przy pomocy papierów Alchemy of Arts, Following Alice. Okładka prosta, taka, wiecie, żeby się nie niszczyło nic w trakcie oglądania, czyli użyliśmy sobie papier skrapowy z kolekcji, no i króliczkowi podarowaliśmy parasol z kapelusza. Glazurowany napis w krainie fantazji i tutaj na boczkach drobne napisy i to jest cała dekoracja naszej okładki. Subtelna, skromna, ale jednak jak widać radosna, kolorowa. Album nadaje się, słuchajcie, chyba dla każdego. Dla trochę starszego dziecka, dla nastolatki, dla kobiety w wieku, powiedzmy, nie wiem, 25-35 lat jak najbardziej, która uwielbia bajki, kocha Alicję, lubi kolory, styl vintage'owy, a nawet dla starszej pani, która czuje nadal tą właśnie krainę fantazji. Jak już powiedziałam, album jest utrzymany w stylu vintage'owym, bo narzucał to charakter papierów. One same takie właśnie są, dość mocno postarzone grafiki, więc warto było to tutaj utrzymać. Składa się z 5 kart głównych. Całość albumu to jest wielkość 17 na 17 cm. I w każdej karcie mamy kieszonkę z matą na zdjęcia. Tutaj akurat zmieszczą nam się zdjęcia 9×13. Na samych kartach albumowych są przygotowane miejsca na zdjęcia 10×7,5, czyli połówki zdjęć 10×15. Na każdej macie mamy miejsce na dwa zdjęcia, jest ich tych mat 5 w albumie, więc 10 większych zdjęć spokojnie nam się zmieści. Album jest zbudowany w sposób bardzo prosty. Wiem, że takie lubicie. Czyli mamy kombinację różnych miejsc na zdjęcia, klapek udekorowanych grafikami z zestawu do wycinania. A właściwie nie tyle z zestawu do wycinania, co z arkuszy do wycinania, bo można dokupić do zestawu arkusze z kwiatami, arkusze z kartami i właśnie te ja tutaj wykorzystałam. I tu jak widzicie zdjęcie 10,5 10×7,5, przepraszam, zakręciłam się trochę. Idealnie dopasowane do wszystkich tych, to znaczy miejsca dopasowane do zdjęć w tym formacie. Przez cały album przewijają nam się właśnie te piękne grafiki. Myślę, że są w ciekawy sposób wyeksponowane. Każda strona zamykana na guziczek ze sznureczkiem. Tutaj mamy na przykład kartę wkładaną za matę, która jednocześnie tworzy nam kieszonkę. Zwróćcie uwagę na te grafiki, bo one są naprawdę przecudne. Jeśli chodzi o papiery z tematem Alicji w Krainie Czarów, to kilka już się na rynku pojawiło, pojawiały się od pewnego czasu. Najsłynniejsze to są chyba ze Stamperii, ale powiem Wam, że te są zupełnie inne.
są po prostu bajecznie kolorowe. Spójrzcie same. Przepiękna grafika kapelusznika. I te różowiutkie flamingi, para flamingów. Piękne kwiaty peonii. Całość tworzy naprawdę super klimat. Zapisy na warsztat już trwają pod filmem. Oczywiście pojawią się wszystkie najważniejsze informacje. Możecie się zapisywać na maila, możecie się zapisywać przez Messengera na Facebooku albo dołączyć do mojej grupy warsztatowej, gdzie znajdziecie informacje na temat wszelkich moich warsztatów. I tam również będziecie się mogły podzielić własnymi pracami. Nie tylko na podstawie moich warsztatów, ale ogólnie własnymi pracami także. Tutaj znowu mamy motyw kapelusznika, tym razem takiego malutkiego, też przepiękny, maleńka Alicja. Po prostu rozkoszna. Naprawdę jestem pod wrażeniem tych papierów. One, to nie jest nowość, one wyszły już jakiś czas temu i u mnie troszeczkę przeleżały, ale wiedziałam już, jak tylko je zobaczyłam, to wiedziałam, że coś musi z nich powstać, bo są po prostu wyjątkowe. Mamy również takie karty, jakby kartka z kalendarza. Tutaj mamy znów kieszonkę. Tych miejsc w całym albumie na zdjęcia to grubo ponad 70, więc naprawdę sporo nam się tutaj ich zmieści. Jak widzicie, wszystkie grafiki są tak wklejone, żeby można było pod nie wsunąć zdjęcie. I znów mamy kieszonkę, możemy włożyć tutaj więcej niż jedną matę. To jeszcze zależy, na jak grubym papierze będziecie drukowały własne zdjęcia. No i mój faworyt, przepiękny królik z tarczą zegarową. Jest po prostu cudowny. Mamy kota, mamy znów Alicję. I na spodzie, na tej okładce takiej dolnej, mamy skośną kieszonkę, również maty na zdjęcia, na dwa formaty zdjęć i do dekoracji kilka kart. Również tutaj z przodu kieszonka, tym razem prosta, także z matami. Z matami na zdjęcia. Album bardzo fajny do przechowywania. Ups. Możemy go włożyć do szuflady, możemy go postawić na półce. Myślę, że taka forma albumu przypadnie Wam do gustu. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapisów. Jak widzicie, album nie będzie trudny do wykonania.
I jeszcze jedna informacja do Waszych zestawów. Najprawdopodobniej dołączę płótno w innym kolorze, nie w niebieskim, chociaż mnie osobiście taki kontrast kolorystyczny tutaj pasował, ale już wiem z Waszych informacji zwrotnych, że wolałybyście coś jaśniejszego, więc gwarantuję, że będzie coś jaśniejszego, ale tak dopasowanego, żeby z naszymi papierami pięknie to płótno współgrało. Dziękuję Wam za uwagę. Jeszcze raz serdecznie zapraszam do zapisów i mam nadzieję, że usłyszymy się w trakcie warsztatu, a ja będę mogła już niebawem poznać i zobaczyć wyniki Waszej pracy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.